Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda z pierwszą damą panią Agatą Kornhauser-Dudą. Szanowny panie prezydencie, szanowna pierwsza damo, dostojni goście, szanowni państwo. Witam na spotkaniu, podczas którego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda dokona zmian na stanowiskach kierowniczych w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnie serdecznie witam pana Krzysztofa Szczerskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, szefa Biura Polityki Międzynarodowej. Oraz pana Jakuba Kumocha i panią Bognę Jankę, którzy za chwilę z rąk pana prezydenta odbiorą nominację. Serdecznie witam rodziny Państwa Ministrów oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie gości. W spotkaniu uczestniczy pani Grażyna Inaczak Bandych, szef kancelarii, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wraz z kierownictwem kancelarii. Szanowni Państwo, na podstawie paragrafu drugiego ustęp czwarty statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 12 lipca 2021 roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odwołał z dniem 13 lipca 2021 roku ze stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Krzysztofa Szczerskiego. Jednocześnie na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne zasługi w działalności państwowej i publicznej, za osiągnięcia w pracy naukowej, krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został pan Krzysztof Szczerski. Szanowni Państwo, na podstawie paragrafu 2 ustęp 4 statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniami z dnia 12 lipca 2021 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał z dniem 14 lipca 2021 roku na stanowisko sekretarza stanu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jakuba Kumocha. powołał na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej panią Bognę Jankę. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowne panie i panowie ministrowie, drodzy goście, najbliżsi przyjaciele, pani minister i panów ministrów, muszę powiedzieć, że Są takie chwile w działalności tej naszej kancelarii prezydenta, kiedy mnie się łamie głos. Chociaż tak naprawdę to są chwile w działalności polskiego państwa, bo to jest nasze zasadnicze zadanie i najważniejsze zadanie, które tutaj wykonujemy. Dzisiaj jest dla mnie dzień bardzo szczególny. To jest rocznica oficjalnego ogłoszenia. Rok temu wyników wyborów prezydenckich, a więc oficjalnej wiadomości o tym, że będę sprawował urząd prezydenta Rzeczypospolitej przez drugą kadencję. A więc, że podejmujemy kolejne wyzwanie, ale przede wszystkim, że będziemy kontynuowali to wszystko, co zostało do tej pory zrobione. Dzisiaj po roku następują zmiany w kancelarii, następują uzupełnienia składu ministrów. Ale to jest taki moment, w którym następuje rzeczywiście otwarcie jakiegoś nowego etapu w naszym tutaj funkcjonowaniu. Mówię naszym, dlatego że jest tak, że ministrowie współpracują oczywiście ze mną, współpracują także ze sobą i. To, że kancelarii udaje się osiągać sukcesy, to choć oczywiście jest to grono ludzi zawsze bardzo ambitnych i mających zawsze swoje wyobrażenie i swoją koncepcję funkcjonowania i realizacji spoczywających na nich zadań, to jednak, jak widać, udaje nam się te zadania realizować z sukcesem. Nie tylko takim sukcesem, o którym sami uważamy, że jest sukcesem, ale przede wszystkim takim sukcesem, który powoduje, że Wybory zostają wygrane. A wszyscy wiemy, że funkcjonujemy na co dzień wcale w niełatwych warunkach w niełatwym otoczeniu politycznym, w niełatwym otoczeniu medialnym, bywa, że i w niełatwym otoczeniu międzynarodowym bo ja zawsze powtarzam, że w przestrzeni międzynarodowej nie ma pustych miejsc. Wszystkie miejsca od stuleci są zajęte. I jeżeli ktoś chce się posunąć do przodu i poszerzyć swoją pozycję, to zawsze się to odbywa kosztem innych. Nie są z tego zadowoleni i są gotowi wytoczyć najpotężniejsze działa, żeby bronić swojej pozycji, swoich stref wpływów, swoich interesów. Jest to twarda walka, w której bardzo często łokcie są do krwi otarte. Ale pytanie jest o rozliczenie końcowe i pytanie jest o to, czy jest w tym wszystkim sukces. Ten sukces jest nie tylko dla całej kancelarii w postaci tego, że ocena społeczeństwa, działalności mojej i moich współpracowników, jak widać, była oceną pozytywną, ale przede wszystkim to, co przez ten czas udało się zrobić dla Polaków tutaj w kraju wszystkie decyzje, które podejmowaliśmy, wszystkie kwestie, które. Podkreśliliśmy, które też wynieśliśmy na piedestał, ciężką Państwa pracą, ale także i w sprawach międzynarodowych. Dzisiaj w tej właśnie części naszej działalności następuje fundamentalna zmiana. Opuszcza nas pan minister Krzysztof Szczerski, który był ze mną od pierwszego dnia po tym, kiedy zostałem prezydentem elektem już wtedy. Złożył swój mandat poselski po to, żeby przyjść i współpracować ze mną, co miało dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ pan minister był i jest najlepszym specjalistą od spraw międzynarodowych, z jakim kiedykolwiek spotkałem się w swoim najbliższym otoczeniu. Współpracowaliśmy ze sobą wcześniej, poznaliśmy się i zostaliśmy kolegami w rządzie, tak zwanego pierwszego PiSu czyli w roku 2006 w latach 2006-2007 kiedy pan minister był wiceministrem spraw zagranicznych i później współpracowaliśmy ze sobą jako posłowie w międzyczasie pan minister był w parlamencie europejskim gdzie też zdobywał doświadczenia ale może bardziej też w sensie praktycznym zdobywał doświadczenia bo w sensie teoretycznym to raczej się nimi dzielił dlatego że jednocześnie była habilitacja i bardzo poważne doświadczenie naukowe, bardzo ambitny i szeroko zakrojony rozwój własny, więc tą wiedzę pan minister miał po prostu ogromną, ona była uzupełniana o te elementy praktycznego funkcjonowania polityki międzynarodowej, co niezwykle istotne. Było i jest także dla mnie tutaj w naszej codzienności kancelarii prezydenta przez te ostatnie pięć lat. Jeżeli ktoś zapyta, jaki jest bilans, odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedy zaczynaliśmy naszą pracę, nie było współpracy w ramach Trójmorza. Dzisiaj jest i ostatnio cały świat mógł się przekonać, jak ona bardzo jest silna i jak bardzo to gremium stało się poważne i jego spotkania w bardzo wielu formułach od formuły prezydenckiej na regionalnej, skończywszej współpracy biznesowej bo nie było wtedy obecności wojsk amerykańskich w Polsce. A dzisiaj jest, bo nie każdy uzyskuje w głosowaniu do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wynik taki, że nie ma ani jednego głosu przeciwko, bo nie każdemu udaje się odnosić sukcesy na arenie międzynarodowej i nie każdemu udaje się budować pozycję kraju, poszerzać jego możliwości działania. Tak się działo przez ostatnie lata i. Oczywiście nie uzurpuję sobie tego, że my jesteśmy autorami wszystkich polskich sukcesów. Absolutnie nie. To zawsze jest zbiorowy wysiłek, ale nasz wkład mojej pracy z panem ministrem Krzysztofem Szczerskim, który za te sprawy odpowiadał i który przyszedł tutaj po prostu ze swoimi koncepcjami, wcześniej przemyślanymi, przygotowanymi, które rozpatrywaliśmy, które wspólnie staraliśmy się wprowadzać w życie które elastycznie dopasowywaliśmy też do tego, jaka jest rozgrywająca się sytuacja międzynarodowa. Uczynił w tym zakresie bardzo, bardzo, bardzo wiele. Dziękuję bardzo, panie ministrze, bo może pan śmiało podpisać się jako współautor pod każdym sukcesem międzynarodowym, który przez te sześć lat tutaj w kancelarii prezydenta nastąpił, a było ich bardzo wiele. Nie wspomnę już o takich drobnych rzeczach, jak ruch bezwizowy dla Polaków do Stanów Zjednoczonych, bo mówiliśmy, że w sensie, w sensie politycznym to jest kwestia naprawdę mało istotna, ale w sensie społecznym bardzo. Tak po prostu ludzie postrzegają dobre relacje i to też było coś, co uczyniliśmy po prostu dla naszych obywateli. Dziękuję za to wszystko. Dziękuję za te lata współpracy. Nie ukrywam, że cieszę się z tego, że pan minister wybrał właśnie takie miejsce dla siebie, żeby realizować się nadal. Organizacja Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku i reprezentowanie tam polskich interesów to jest niezwykle ciekawe wyzwanie, niezwykle ambitne wyzwanie, któremu jestem przekonany, że pan minister doskonale podoła, a co mnie najbardziej cieszy, to jest mój obszar działania. Organizacja Narodów Zjednoczonych jako prezydenta. Działaliśmy tam razem przez ostatnie lata i teraz ten Nowy Jork będzie takim miejscem, gdzie będę jechał do przyjaciela i bardzo się z tego cieszę, bo, bo, bo mam pewność, że polskie interesy tam na pewno będą dobrze prowadzone i, i wierzę w to, że będziemy z powodzeniem prowadzili je nadal w tym zakresie i we wszystkich innych, w których będzie potrzeba, bo tam są różne specyficzne możliwości. Bardzo jeszcze raz dziękuję Panie Ministrze i gratuluję. Odznaczenie z całą pewnością absolutnie należne to jest wysokie odznaczenie państwowe, ale też i sukcesy, które zostały w tym czasie odniesione i to, co udało się zrobić dla Polski, kto wie, może nawet ktoś oceni, że za to można byłoby przyznać wyższe odznaczenie niż to ale panie ministrze no przepraszam ale nie politykowi specjaliście od spraw międzynarodowych który ma 48 lat nie, bo za szybko byśmy wyczerpali pulę a ja bym chciał żeby pan minister jeszcze na następne sobie zapracował i dlatego zostawiam pole panu ministrowi na dalsze sukcesy i, i życzę z całego serca żeby kolejne tych najwyższych już odznaczeń państwowych także znalazły się na piersi pana ministra za to, co pan minister uczyni w przyszłości dla Polski i dla Polaków w tej swojej dziedzinie, w której tak znakomicie się pan sprawdza. Jeszcze raz z całego serca dziękuję. Dziękuję też panu ministrowi. Dziękuję też panu ministrowi za to, że dzięki także i pana wsparciu mogłem lepiej niż to zazwyczaj bywa w relacji z ambasadorami poznać się z następcą tutaj w Pałacu Prezydenckim pana ministra na, na tym zaszczytnym stanowisku sekretarza stanu zajmującego się sprawami międzynarodowymi, ale przede wszystkim także i szefa Biura Polityki Międzynarodowej, które także jest dziełem autorstwa pana ministra i tej reformy tutaj w kancelarii, ale przede wszystkim kolegi naukowca, bo pan ambasador, pan minister Jakub Kumoch jest doktorem prawa nauk międzynarodowych i także jest znakomitym znawcą polityki międzynarodowej od tej strony teoretycznej. Zresztą ma ten tą niezwykle ciekawą przeszłość zawodową, że Poruszał się w świecie dziennikarskim i także reprezentował Rzeczpospolitą Polską i to w niejednym miejscu, dlatego że miał y, możliwość reprezentowania nas, gdzie już bezpośrednio razem pracowaliśmy, w Szwajcarii, w ostatnim czasie w Turcji. I bardzo mocno chcę podkreślić, że właśnie to, panie ministrze, dla mnie przesądziło o tym, że zdecydowałem się właśnie pana zaprosić tutaj do współpracy w Pałacu Prezydenckim, do wykonywania trudnych zadań, do prowadzenia dalej tej misji, ponieważ bardzo mi się podobała i zaimponowała mi Pana wiedza, zaimponowała mi Pana dynamika w działaniu, co mi się niezwykle podoba i co uważam, że jest potrzebne. Zaimponowała mi także Pana determinacja w szukaniu tego, co ważne dla Polski i tego, co dla Polski i ku jej pożytkowi warto podkreślić. Myślę przede wszystkim w kontekście pańskiego wielkiego dzieła odkopania z głębokiego zapomnienia zasług grupy berneńskiej, polskich dyplomatów, którzy przysłużyli się nie tylko Polsce, ale przysłużyli się ludzkości i światu, ratując Żydów w czasie II wojny światowej w sposób bardzo inteligentny, sprytny, z wielką determinacją. To dzięki staraniom, pieczołowitości i wielkiemu sercu do tej sprawy właśnie pana ministra. Ona ukaza ukazała się na światło dzienne i dzisiaj wielu ludzi może się z tym zapoznać, co rozsławia także imię Rzeczypospolitej, jej dyplomatów i jej dyplomacji. Dziękuję ogromnie za to. Dziękuję również za... Wszyscy ostatnio byli zdumieni tym, że nasze relacje dyplomatyczne z Turcją Nagle znalazły się na tak bardzo wysokim poziomie. Otóż chcę powiedzieć, to zostało przygotowane. To zostało przygotowane właśnie działalnością dyplomatyczną, ambasadorską pana ministra, naszym współdziałaniem tutaj w tym zakresie, naszymi rozmowami na ten temat, jak poprowadzić. Te rozmowy z panem prezydentem Erdoganem, które te elementy w tym wszystkim są ważne i czego należy w tych rozmowach szukać. Jest, pan, jest pan, pan minister z całą pewnością doskonałym znawcą dyplomacji, jest pan minister z całą pewnością doskonałym znawcą również i polityki międzynarodowej, jest pan minister doskonałym znawcą również i realiów politycznych tych obszarów, w których poruszał się, czy to działając bezpośrednio, czy po prostu interesował się nimi z punktu widzenia swojego osobistego rozwoju. Wierzę w to, że te wszystkie talenty, które, rozliczne, które, które pan minister ma, będą tutaj mogły być dobrze spożytkowane dla Rzeczypospolitej i one przyniosą, przyniosą nam owoce, a, a co najważniejsze, właśnie tak jak powiedziałem na początku, wcześniej panowie już ze sobą współpracowaliście, więc liczę na to, że ta współpraca nadal będzie tutaj kwitła i że. Tym samym pan minister będzie niejako realizował pewną kontynuację tego dzieła, które zaczął tutaj pan minister Krzysztof Szczerski. Bardzo serdecznie pana ministra witam, gratuluję tej nominacji, a jednocześnie dziękuję za jej przyjęcie i wyrażam głębokie przekonanie, że odniesiemy razem jeszcze nie jeden, jeszcze nie jeden sukces. Pani redaktor, pani minister, pewnie dla wielu osób nominacja niespodziewana, tak w ogóle niespodziewana, nie tylko co do osoby, ale co do w ogóle takiej decyzji. Otóż po pierwsze znamy się z panią redaktor, minister Bogną Jankę od dobrych kilku lat i muszę powiedzieć, że zawsze robiła na mnie ogromne wrażenie jako osoba, jako kobieta. Takim niezwykłym, ciepłym, spokojnym podejściem, umiejętnością słuchania drugiego człowieka i takim zainteresowaniem, które okazuje drugiemu człowiekowi, co jest rzadkie i co wymaga pewnych osobistych predyspozycji i po prostu pewnego osobistego talentu. Pani minister ten talent ma. Ja potrzebuję w kancelarii prezydenta. Uważam, że w ogóle urząd prezydenta dzisiaj, w tych uwarunkowaniach, w których jest, zważywszy także i tą właśnie drugą kadencję, potrzebuje dzisiaj osoby, która weźmie na siebie sprawy społeczne w znaczeniu społecznego dialogu, umiejętności rozmawiania z ludźmi o bardzo różnych poglądach, o bardzo różnych problemach, o o, o, o bardzo, często, bardzo często, wymagających tego, aby właśnie mieć do nich takie niezwykle konsyliacyjne, spokojne podejście, umiejętności czegoś, co ja nazywam czynieniem pokoju. Wczoraj uczestniczyłem w niezwykle ciekawej dyskusji związanej z promocją książki o kampanii prezydenckiej dyskusja de facto sprowadzała się do tego, że ja odpowiadałem na pytania, więc może to nie była dyskusja, tylko po prostu ja odpowiadałem na pytania. Natomiast cały szereg pytań był właśnie o, tą, o ten podział społeczny, który jest, o te problemy, które są, o tę skalę też i takich o pewnych przejawów nienawiści, które ludzie postrzegają. No jest dzisiaj potrzeba realizowania wielkiego dzieła wyciszania tego typu emocji. Wydaje mi się, że właśnie przede wszystkim ta umiejętność rozmawiania z drugim człowiekiem, która będzie w sobie miała w pierwszej kolejności absolutnie ten element właśnie niesienia pokoju i okazywania szacunku drugiemu człowiekowi, ma tutaj znaczenie absolutnie fundamentalne i to jest ten pierwszy krok, który w ogóle przesądza o tym, czy rozmowa jest, czy jej nie ma. Ma pani minister z całą pewnością zarówno cechy, które są ku temu powiedziałbym, niezbędne, jak i umiejętności takiego właśnie prowadzenia dialogu. I dlatego postanowiłem ten dialog wyodrębnić i przekazać go w pani ręce. On oczywiście pewnie nadal w jakichś aspektach będzie się toczył tutaj w wielu miejscach kancelarii, bo zajmował się i dalej będzie się zajmował tymi sprawami pan minister Wojciech Kolarski, to już, który jest ze mną, tak jak pan minister Krzysztof Szczerski od samego początku. Zajmował się tym, tym, tym szef mojego gabinetu, pan minister, pan minister Paweł Szrot. Natomiast, Natomiast chciałbym, żeby to było skupione w jednym miejscu, żeby to był ten najważniejszy element naszego urzędu, który jest odpowiedzialny za kwestie dialogu, a zarazem, żeby była pani minister takim koordynatorem, wspierającym w razie potrzeby tutaj kolegów i koleżanki w ich, w ich działalności, bo dla mnie jest to bardzo ważne. Oczywiście to także jest związane z działalnością mojej żony, która na pewno również tutaj będzie zadowolona ze wsparcia w niektórych sytuacjach i z możliwości współpracy, współpracy z panią minister. Cieszę się z tego, bo tak jak powiedziałem, ma pani minister tutaj swoje doświadczenia, mam nadzieję, że szybko odnajdzie się pani w specyfice pracy kancelarii prezydenta. Zadań jest dużo i pewnie i pewnie, i pewnie będzie ta liczba zadań przyrastać. Ale wierzę w to głęboko, że, że znakomicie Pani sobie z tym zadaniem poradzi i jeszcze raz też ogromnie dziękuję za przyjęcie tej, tej nominacji I, i wierzę w to głęboko, że, że jak to mówię zawsze damy radę. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panie prezydencie. Szanowni Państwo, na tym kończymy oficjalną część spotkania. Zapraszam Państwa ministrów do wspólnego zdjęcia z parą prezydencką.